Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wałżyczek. Witam w programie Z kamerą wśród ludzi. Dzisiaj znajdujemy się na naszym pięknym gliwickim Starym Mieście, dokładnie przy ulicy Plemańskiej 18. Tutaj w tej kamienicy, którą widać za moimi plecami, urzędują od wielu lat już warsztaty terapii zajęciowej Tęcza. Te warsztaty, które znamy być może z występów teatralnych na różnego rodzaju festiwalach sztuki osób niepełnosprawnych. Dzisiaj spróbujemy dowiedzieć się, jak wygląda codzienny dzień pracy w tym miejscu. Spotkamy się z podopiecznymi, z instruktorami. Zapraszam. Jest z nami pani Dorota Sojlam, prezeska Fundacji Różyczka, która jest fundacją prowadzącą warsztat terapii zajęciowej. Proszę nam powiedzieć w paru słowach o tym miejscu. Od 1 stycznia tego roku prowadzimy warsztaty terapii zajęciowej Tęcza w Gliwicach przy ulicy Plemańskiej 18. Warsztaty są prowadzone dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, które mają ukończony 18 rok życia, z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym. Służą rehabilitacji społecznej i zawodowej. Mamy tutaj 35 uczestników, no i dla nich prowadzimy terapię zajęciową. W jakich pracowniach się, bo wiem, że jest 7 tych pracowni. Jakie to są pracownie, co tutaj podopieczni mogą robić? Tak, mamy 7 pracowni. Jest to pracownia gospodarstwa domowego, pracownia stolarska, pracownia teatralna, muzyczno-komputerowa, hafciarska, krawiecka i plastyczna. Czyli generalnie każdy coś tutaj dla siebie znajdzie, bo ten przekrój jest bardzo duży. Tak, przekrój jest bardzo duży. Chcielibyśmy docelowo mieć oczywiście więcej pracowni i więcej uczestników. Także zachęcamy serdecznie, żeby do nas każda osoba, która wskazanie do terapii zajęciowej posiada, zgłaszała, a my, mam nadzieję, podołamy i będziemy mogli tworzyć nowe pracownie dla nowych uczestników. Szerszej publiczności, gliwiczanom ogólnie, warsztaty terapii zajęciowej kojarzą się też z teatrem, z waszymi występami w różnych miejscach przede wszystkim. Tak, oczywiście. Kojarzą się z występami i mam nadzieję, że gliwiczanie już nas znają i rozpoznają. Nasi uczestniczcy są bardzo uzdolnieni. Zdobyliśmy wiele laur i nagród i tutaj też ta pracownia nasza teatralna, myślę, jest taką zachętą dla uczestników, żeby właśnie aktywizować się i próbować nowych doświadczeń. Dobra, rozumiem, że dzisiaj zobaczymy, czym Państwa podopieczni żyją oprócz teatru. Jak to wygląda codzienne życie w placówce. Chcemy pokazać, jak wyglądają warsztaty, jak pracują nasi uczestnicy, co robią. Teraz akurat przygotowujemy właśnie rzeczy na kiermasz świąteczny. Będziemy w forum 18, 19, 20 właśnie z naszymi pracami. Także zobaczycie Państwo, co my tutaj robimy i jak pracują nasi uczestnicy. Widzę tam kątem oka na końcu korytarza, że trwa gimnastyka w tej chwili. Tak, bo oczywiście oprócz zajęć takich społecznych stricte, mamy też rehabilitację i no, dla uczestników jest prowadzona gimnastyka, a także rehabilitacja indywidualna. Zginamy. Mocno, dobrze, tylko szerzej kijek złap, szerzej, dalej. Tutaj, na tą stronę i druga rączka na tą stronę, tak jest. I ćwiczymy, proszę, zginamy i prostujemy. Mocno napinamy ręce, tak żebyście czuli ich napięcie. Raz i dwa i ćwiczymy 10 razy każdy rok. Jak się podoba Wam tutaj? Bo tak ogólnie, mi się bardzo podoba. Wiesz, czego się nauczy na przykład, robić kamyczku, gimnastyki, ogólnie czego się nauczę. A która z tych pracowni, które zajęcia najbardziej Ci się podobają? Grupa u pani Joli Włotowicz, bo dużo mnie nauczyła mnie, na przykład kamyczków, malowania, różnych rzeczy. Od dawna już tu uczęszczasz?
No jak tu przyszłam, ja miałam 17 lat i zrobiłam urodziny 18. I to tak się tutaj trafiłam i tutaj właśnie mi się podoba. Przede mną stoi cały karton jajek pisanych tego typu jak ta, którą trzymam w ręce. Jak się coś takiego przygotowuje? Takie jajko bierze się z serwetką, się okleja, serwetkę się wycina, klei się po jajku i się nakleja. Ile mniej więcej czasu to zabiera, bo przygotowanie całego takiego kartonu to musiało jednak trochę czasu zająć. To robi parę osób już. Jak załapią, to oni też robią. Uczestnicy ze mną i z panią Jolą. Pani Jola to później ozdabia reliefem. No i jest takie jajko ładne. Jakie jeszcze inne przedmioty tutaj podopieczni wykonują? Czy mamy jeszcze z masy solnej wykonywane przedmioty? Nie wiem, mamy tutaj teraz takie baranki, mamy tam jeszcze pisanki. Pakujemy to do pudełeczek. Widzieliśmy też tutaj te kartki. Kartki, tak. Kartki są wyszywane albo są naklejane z różnych elementów. No i oprócz tego robimy w pracowni plastycznej obrazki z kamyczków. To one tam sobie leżą. Tutaj na przykład papuga. Tak, na przykład papuga. To w zależności od umiejętności uczestnika. No jeden potrafi zrobić taki obrazek w miesiąc, drugi na przykład kilka miesięcy, także to zależy po prostu od sprawności manualnej danego uczestnika. Część tych przedmiotów będzie można na kiermaszu nabyć. Tak, tak. I przeznaczymy to potem na jakieś właśnie wycieczki dla naszych uczestników, na to, żeby mogli przyjemniej spędzać czas. Pani tu jest jedną z bardziej doświadczonych podopiecznych. Czym się pani tutaj zajmuje? Ja haftuję takie te obrazki, jeszcze haftuję takie różne, tego papieża też haftowałam niektóre. Potem takie inne haftujemy, takie obrazki, te. I teraz, jeszcze tam będę inna haftować obrazki, dużo. Takie jedno serduszko to ile czasu zajmuje? A tak godzinę, takie, tak 2-3 godziny zajmują te takie te serduszko robione, robić. A od ilu lat już pani tutaj uczęszcza na te warsztaty? Chyba tak długo już tu jestem właśnie na tych warsztatach. Już rozumiem, to doświadczenie też wpływa na to, że szybko się udaje to robić. Są od kolegów i od koleżanek robione takie, tu. Takie hafty. I z klaczek. Tak, takie. Takie robimy. No, tu też koleżanka robiła. Rozumiem, że widzę, motywy zwierzęce są dominujące. Tak, się robi. Tu też taki kotek. Tu kotek. Ta koleżanka, co tam teraz siedzi, to robiła się takie. Tego kotka robiła. Przed nami na stole takie małe stadko kotów. Z czego one właściwie są zrobione? Małe stadko kotów. Ono powstaje szkielet z drutu, później kilka etapów pracy, naklejanie kolejnych warstw papieru i na sam koniec zdradzam tajemnicę trociny, które trociny po usztywnieniu przez klej powodują, że zachowują taką strukturę trochę sierści. To nasza taka technika, która została podpatrzona czas jakiś temu. Był okres taki, że przez wiele lat robiliśmy tą techniką anioły. Koty to pewne nowum od pewnego czasu. To jest jeszcze taki jeden większy. Ile taki duży kot ewentualnie czasu zajmuje? To zależy tak naprawdę od uczestników i w zależności od tego, jakim tempem pracuje. Są tacy, którzy bardzo długo kleją, bardzo precyzyjnie. Są też tacy, którzy robią to bardzo szybko, tak jakby sprawni. Mamy różny temperament, różne tempo pracy. Ale myślę sobie, że taki kot to jest kwestia tygodnia czasu, gdyby tak skumulować te wszystkie godziny, które poświęcone są jednemu egzemplarzowi. Byliśmy tam na górze w tej pracowni plastycznej, oglądaliśmy te koty, które w tej chwili wykonujecie. Jak wygląda praca przy tych kotach? No to z drutu robimy, takiego metalowego. No najpierw jest kółko, potem są aż różne podstawy i aż na przykład robimy też anioły. I skrzydła też robimy,
i głowy takie małe, no i potem, a na końcu są aurolki. Coś jeszcze, bo jeszcze tam jest też stolarnia. Tak. Stolarni trochę inaczej praca wygląda. I pan Tadziu nam wycina te, jak się nazywa, staczki z drewna, te elementy staczki, no i my czyścimy. No i potem jak już wyczyścimy, to zamawiają klienci i to w zależności na jaki tam kolor, czy biały, czy brązowy, ale to musi być taki wodoszczelny ten kolor, biały i brązowy. No a pan Tadziu robi koziołki. Przyjemne? Takie zajęcie? Super. Jest to pracownia plastyczna, w której wykonujemy nie tylko tego rodzaju koty, także anioły, myślę, że za chwilkę będzie można okazję zobaczyć, natomiast w dużej mierze ta pracownia służy temu, że przygotowujemy tu rekwizyty do spektakli. Czyli tu wykonujemy wszystkie elementy, które są później potrzebne do naszych widowisk, które przygotowujemy. Czy to atrapa patefonu, czy zrobienie jakiegoś wieszaka, czy też zrobienie pistoletu, bo jest potrzebne, czy też zrobienie czapek tureckich fezów, które były potrzebne do widowiska Alibaba. To tutaj właśnie wykonujemy gro czynności takich pomocniczych. Oczywiście także jest pracownia stolarska, jest pracownia krawiecka, w której wykonuje się pozostałe elementy, jakieś stroje, elementy z tkaniny, ale te takie, nazwijmy to, brudne prace, gdzie trzeba coś skleić, zbić, pomalować, wytoczyć, to pracownia stolarska plus ta plastyczna temu służy. A w międzyczasie, kiedy nie mamy innych zajęć, to wykonujemy tutaj między innymi koty, anioły. Oprócz tego, że tu pracujecie, wykonujecie te wszystkie przedmioty, to macie też występy teatralne. No tak, mamy teatralne występy. Potem mały Alibaba, potem się rozrósł Wielbłąd. Ja noszę wielbłąda. Ja jestem Alibabą. A ty wielbłądem, tak? Tak, ja jestem wielbłądem. Z kolegą. Z kolegą z Józki, ale dzisiaj go nie ma akurat. Widziałem ostatnio, że też na biegach na przykład, to też ty wielbłąd. Tak. To był mój pomysł. Chociaż ja się potem mi w ogóle za daleko to było jednak, za dużo tego było. Za dużo tego chodzenia było. Nie o to chodzi, że stanę w tym wielbłądzie, tylko chodzenia za dużo, bo to było prawie 2,5 kilometra. To było dużo jednak. No tak, bo na scenie to tam jakieś krótkie dystanse, a tam potem całą taką pętlę zrobić. Tak, to było trochę za dużo tego było jednak. Nigdy tak nie chodzimy tutaj w Wielbłąd. Który z tych spektakli jakoś tak najbardziej wam utkwił w pamięci, najbardziej wam się podoba? No, ja najbardziej lubię Alibabę jakoś najbardziej, ale... Też mamy lata 20, jest... lata 30. No, to nie moje charakterze bardzo. I doszły strusie. O, to lubię. Chociaż tylko ja jestem, jak to się mówi, pomocnik osiotrupa, bo muszę jego głowę nosić. To fajnie, jeszcze mamy też duchy i też robimy. No, to jest i z tym, ze strusiami najpierw są duchy i szkielet, a potem duchy ze strusiami. Ucia w olecie, to jest wszystko. I duchy schodzą, a strusie. A potem strusie wchodzą. A długo już tutaj uczęszczacie na te warsztaty? Ja uczęszczam prawie 10 lat, prawie. Jak można z perspektywy tych 10 lat ocenić tą pracę tutaj, to jak tutaj wygląda sytuacja? No mi się podoba. Domyślam się, no bo jeśli ktoś cały czas od 10 lat uczęszcza, no to znaczy się, że widzi w tym jakiś, widzi też swoje postępy, tak? Na początku pani Jola mi rysowała obrazki z kamyczków i robiłem, a potem pani Jola stwierdziła: Jacek, masz talent i to możesz sobie wymyślać z głowy. No i ja robiłem projekty i robiłem te projekty samodzielnie i z kamyczków. Super jest, z kamyczków i poduszki robimy i różne. I kamyczki, ze ziarenek. No najważniejsze jest to, że w tej pracy mimo wszystko patrzymy na terapię, czyli na to, żeby wzmacniać ich różne funkcje. To, że przy okazji wychodzą różne rzeczy, że oni partycypują, dają swój czas i energię na wykonanie różnych innych, a to z rekwizytów, a to takich egzemplarzy, tych kotów jak tutaj, to wynika z ich możliwości, z ich umiejętności. Czyli za każdym razem, oprócz tego, że mamy na uwadze, że to jest terapia, to jeszcze indywidualizujemy
nasze, ich indywidualizujemy podejście do każdego z uczestników, czyli wykorzystujemy ich naturalny potencjał i ich umiejętności. Nie wymagamy od tych, którzy nie potrafią, nigdy nie będą sprawniejsi, nie wymagamy czynności ponad ich miarę, czyli dostosowujemy do ich możliwości. W przypadku wykonywania na przykład takich kotów, praca jest podzielona na określone etapy i jedne osoby nabierają pewnej specjalizacji i sprawności w wykonywaniu pierwszych czynności, inne osoby są od tego, żeby zrobić kolejne czynności. Także jest taka troszeczkę, może nie tyle taśma, ile pewna specjalizacja wykonywania. A to wynika z tego, że jedni są lepsi w tym, drudzy w czym innym. Czy podopieczni są przypisani do poszczególnych pracowni, czy przechodzą jakby w ciągu dnia? Przez pewien okres czasu są przypisani, przez pewien okres czasu. Co jakiś dłuższy czas, z reguły to jest około roku, zmiana jest pracownik, zmiana uczestników, tak aby każdy z uczestników miał szansę być w różnych pracowniach, wykonywać różne czynności. To wynika też z planu terapeutycznego, indywidualnego planu dla każdego uczestnika. Natomiast w ciągu dnia jest pewna rotacja, rotacja wynikająca z tego, że w trakcie zajęć uczestnicy wychodzą na gimnastykę, na zajęcia rehabilitacyjne, na basen, na spacer związany z Nordic Walking, czyli na kijki, ale też muszą rotacyjnie, raz na jakiś czas, każda z pracowni obsługuje pracownię gospodarstwa domowego, w związku z tym, że przygotowujemy posiłki, przygotowujemy śniadanie, przygotowujemy herbatę i kawę, bo mamy dwie przerwy w trakcie zajęć i ci uczestnicy także uczestniczą w tych zajęciach, rotacyjnie. Właśnie w tej chwili nikogo tutaj nie ma, bo są podopieczni na gimnastyce. Część jest na gimnastyce, a jedna grupa ma w tej chwili dyżur w kuchni. Jak wygląda taki codzienny dzień tutaj, bo to jest 8 godzin od rana do popołudnia pracy? 8 godzin to my, 7 godzin to uczestnicy, to jest myśl ustawy. Przychodzą na zajęcia, pierwszą czynnością to jest gimnastyka zbiorowa. Wszyscy uczestnicy albo razem, albo w podziałem na mniejsze grupy uczestniczą w gimnastyce, następnie się rozchodzą na swoje zajęcia. I w trakcie tych zajęć wykonują różne czynności w swoich pracowniach, ale w międzyczasie, tak jak wspomniałem, rehabilitant, terapeuta prosi na gimnastykę mniejsze grupki po to, żeby indywidualnie pracować, albo dzieli na grupę żeńską, męską, albo zaprasza uczestników kolejnych pracowni po to, żeby indywidualnie mógł popracować. W międzyczasie także, jeżeli jest taka potrzeba, to rehabilitant pracuje indywidualnie z pacjentem, z uczestnikiem, jeżeli jest taka potrzeba, żeby w jakichś tam sferach fizycznych wspomóc tego naszego uczestnika. Te nasze zajęcia, które trwają w ich przypadku 7 godzin, są przerywane dwukrotnie. Jedna przerwa to jest przerwa śniadaniowa, druga o 12 przerwa na kawę, czyli taki moment odpoczynku, kiedy mogą się przy stoliku spotkać, trochę porozmawiać, zjeść jakiś tam posiłek, wzmocnić swoje siły. Spędziliśmy tu dzisiaj około godziny. Państwo tutaj spędzacie parę godzin dziennie już od wielu miesięcy, wielu lat. Jak wygląda właśnie praca z tymi ludźmi? To są naprawdę wspaniali ludzie, takich, od których możemy się bardzo wiele nauczyć, ponieważ emanuje z nich szczerość, prawdziwość. Powiedziałabym, że są ciekawsi od ludzi zdrowych, dlatego że nie przybierają masek, są prawdziwi, są bardzo szczerzy, są ciepli, także są naprawdę wspaniali ludzie, którym warto pomagać. Także chciałabym też zachęcić osoby, które będą widziały ten reportaż, że mogą wspomóc warsztaty, ponieważ no, my utrzymujemy się ze środków PFRON-u. Zawsze brakuje pieniędzy i tutaj też no, chcielibyśmy polepszyć im jakość życia, bycia tutaj, w związku z czym można przekazać nam 1% podatku, można również dokonać darowizny, można nas wesprzeć oddając coś na aukcje charytatywne, można również coś od nas zakupić. Pokazaliśmy część prac naszych uczestników. 12 marca w tą sobotę odbędzie się bieg charytatywny Mała Ania Wielka Sprawa. Nasi uczestnicy będą brać udział w tym biegu, a dodatkowo będziemy mieli stoisko, na którym będą prace naszych uczestników. Będzie je można zakupić, to będą prace głównie świąteczne. A poza tym za tydzień będziemy również forum 18, 19, 20 marzec. Jesteśmy w forum, również będziemy mieli stoisko z pracami naszych uczestników. Tymi zaproszeniami zakończymy już dzisiejszy program. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam w przyszłym tygodniu. Do widzenia.
Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.